Cześć, witam w trzecim odcinku. Dziś szybka i przyjemna robota. Pracujemy dziś po sąsiedzku na nowo otwartej myjni bezdotykowej. Myjnia znajduje się przy ulicy Kościelnej w Skrzeszewie. Zapraszam do oglądania. Naszym zadaniem jest wykopanie dwóch tras pod kable zasilające znaki wjazd i wyjazd. W tym przypadku używamy łyżki z zębami. U nas jest to łyżka 50-centymetrowa. W czasie wykopu staramy się, żeby trasa była w miarę możliwości prosta. Po drodze mogą zdarzyć się sytuacje, które zmuszą nas do ominięcia jakiegoś obiektu, np. rury bądź kable. Dlatego kopiemy bez pośpiechu i spokojnie. Dodatkowo ziemię, którą wykopujemy, kładziemy obok, żeby łatwo można było to później zasypać. W tym miejscu musiałem poprosić szefa o pomoc. Nie mogłem jechać dalej do tyłu, ponieważ miałem za sobą znak. Okazuje się, że można zrobić to estetycznie, stojąc maszyną z boku. Pierwsza z dwóch tras gotowa. Oceńcie sami, czy wyszło to w porządku. My w tym czasie bierzemy się za następną. Tutaj sytuacja wygląda analogicznie do poprzedniej. Kopiemy od latarni do znaku wjazd. Odcinek jest krótszy o połowę, także pójdzie szybko. I ponownie, ustawiamy się maszyną tak, jak będzie szła trasa. W ten sposób możemy kopać i tylko musimy się cofać. Przy kopaniu łyżką z zębami warto jest ją ustawiać równolegle do podłoża. Pozwoli to na wyrównanie trasy w środku. Tę część muszę jeszcze trochę poćwiczyć. Obydwie trasy skończone. Oto efekt końcowy. A my kierujemy się w stronę placu. Na szczęście nie jest daleko. Na koniec test myjni bezdotykowej. Nie wiem jak wy, ale ja lubię dbać o swój samochód. Wszystkie programy zrobione. Jest błysk. Czas na fajrant. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.